Z dzisiejszego programu sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zdjęto procedowanie uchwały Prawa i Sprawiedliwości o wygaszeniu mandatu radnego Jacka Szwajgiera. Stało się to na wniosek przewodniczącego klubu radnych z komitetu Romana Szałemeja, Mariusza Kalinowskiego. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Jacka Szwajgiera wpłynęła ze strony Jerzego Langera, który oskarżył go o naruszenie przez niego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieniu gminy. W grudniu 2015 roku spółka Praktyka Protetyczna Szwajgier wydzierżawiła nieruchomość przy Armii Krajowej 86, która jest własnością gminy. I w tym momencie następuje konflikt prawny. Do tej pory tego nikt na to nikt nie zwrócił uwagi. Spółka ta w maju 2017 roku zmieniła nazwę na Stomp Klinik spółka ZOO, chociaż oficjalnie zarówno na szyldzie na budynku, jak i również na stronach internetowych promuje się jako Stomp Klinik Schweiger spółka ZOO. Jeżeli chodzi o pana radnego Jacka Szwajgiera, to od 2015 roku w oświadczeniach majątkowych podaje jako miejsce zatrudnienia również tą spółkę, która jest prokurentem, jak i również w oświadczeniach majątkowych przekazuje informację, że zajmuje tam stanowisko kierownicze. Radny Szwajgier zaprzeczał tym doniesieniom i tłumaczył, że w żaden sposób nie łamie prawa. Byłem, jestem pracownikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Stomp Klinik w Wałbrzychu. Pracuję zawodowo, muszę gdzieś pracować, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Firma Stomp Klinik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma żadnych powiązań gospodarczych z gminą Wałbrzych. Spółka nie wynajmowała tego budynku od gminy, więc dlatego mówię, że nie ma żadnych powiązań gospodarczych. Projekt uchwały złożony przez Jerzego Langera znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji i miał być procedowany. Wniosek o jego wycofanie złożył radny z Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Szałemeja, Mariusz Kalinowski. Poparło go 19 radnych, zatem Jacek Szwajgier ku niezadowoleniu opozycji pozostaje w Radzie Miejskiej. Państwo uważacie, że jeżeli macie większość tutaj w Radzie, to wam wolno robić wszystko, łamać przepisy ustawy, bo to nie jest pierwszy przypadek, że państwo naruszacie przepisy ustawy o samorządzie gminy i inne przepisy. To dotyczyło swego czasu zwołania w sposób niezgodny z ustawą sesji Rady Miejskiej. To dotyczyło już kiedyś odrzucenia projektu uchwały również Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących bonifikat. I wielokrotnie państwo naruszacie te przepisy. Nawet potraficie odrzucić poprawkę do protokołu, która była zgodna z tym, co się wydarzyło w czasie sesji. Nie wystarczy chodzić, panie Szwajgier, z koszulką Konstytucja, tylko trzeba się stosować do przepisów. W sprawie zarówno mandatu pana radnego Jacka Szwajgiera będę się odwoływał do wojewody w sprawie tej uchwały. Jednocześnie poinformowałem Centralne Biuro Antykorupcyjne, zarówno dotyczące tego procederu, który trwał już tyle czasu, jeżeli chodzi o sprawowanie mandatu i nierealizowanie przez Radę Miejską swoich obowiązków zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jak jednocześnie dotyczące przetargu, na podstawie którego spółka Stomp Klinik, czy nie spółka, pan Wojciech Szwajgier jest zarazem prezesem i udziałowcem spółki Stomp Klinik, jak i również zarejestrował działalność gospodarczą jako Stomp Klinik i dotyczy tego przetargu. Mam nadzieję, że służby się tym zajmą.